Jak wiadomo, grupa ludzi związanych z mediami, ale także i z historią, z kulturą, powołała w ostatnim czasie ogólnopolską Komisję Etyki Mediów. W pierwszym swoim oświadczeniu z 11 stycznia tego roku grupa tych osób stwierdza, że bezpośrednim powodem powstania, powołania tego, tego ciała nowego na, u nas w Polsce jest sprawa. Pewnych dużych nieporozumień i konfliktów związanych z obchodami święta niepodległości 11 listopada w zeszłym roku. Ta, to, to ciało, ta komisja, która w tej chwili powstała, składa się przede wszystkim z ludzi o, o niezależnych poglądach niezwiązanych z tak zwanym mainstreamem czyli z mediami głównego nurtu, z dużymi nu mediami. I ma za zadanie opiniować to, co media dzisiaj w Polsce robią, jak się zachowują, jak postępują. Możemy dzisiaj zauważyć taką prawidłowość, która zresztą trwa już od dłuższego czasu, że budzi poważną wątpliwość nas, tej grupy, która, która się ukonstytuowała. W Fakt, czy w ogóle polskie media, te, te głównego media głównego nurtu, czy właściwie artykułują nasz interes narodowy. Pytanie jest przede wszystkim o to, czy pracują na rzecz, nie wiem, pogodzenia narodowego, na rzecz jakiejś wspólnoty, na rzecz zgodności między Polakami, prawda, że to jest, że to jest takie, tutaj ich rola jest tutaj co najmniej dwuznaczna i w wielu przypadkach możemy stwierdzić, że Media polskie raczej zaogniają konflikty niż je, niż je łagodzą, że stając się stronami sporu politycznego, powodują właśnie te nasze wzajemne animozje, nawet nienawiść. Druga sprawa to, czy rzeczywiście podejmują te najważniejsze sprawy dla społeczeństwa i narodu, które powinny być podejmowane, na przykład nie wiem, sprawy, sprawy bogactw naturalnych. Sprawy te, które stają się głośne, sprawy gazu łupkowego, wód geotermalnych, to są może takie dosyć kontrowersyjne tematy i na sensacyjne, ale jednak wydaje się, że kiedy media głównego nurtu zajmują się bardzo takimi powierzchownymi sprawami, na przykład konfliktami w obszarze życia politycznego, odwracają trochę uwagę od tych, od tych rzeczy naprawdę ważnych. Od, od reform, które powinny być zrobione. No teraz ostatnio mamy sytuację, że akurat pewna sensacyjność związana z, z konfliktem na linii władza, pacjenci, lekarze, aptekarze, że no, siła tego konfliktu sprawia, że media tutaj powiedzmy się wykazują, dobrze się sprawdzają tutaj. Natomiast no, są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście Milkną i, i, i boją się zajmować takie stanowisko w, w sprawach kontrowersyjnych. Jest jeszcze taka sytuacja, która, o której tutaj ta nowa komisja chce wypowiadać się w sposób jednoznaczny. Sprawa po prostu prawdy, posługiwania się prawdą w, w pracy medialnej. Mamy ostatnio też dobry przykład związany z osobą, generała Błasika, który no, był odsądzany od czci i wiary i na podstawie jakichś hipotetycznych zupełnie e, opowieści czy narracji, jak to się teraz modnie mówi, snuto e, ca, całe, e, całą historię katastrofy smoleńskiej. No, okazuje się ostatnio teraz, że to wszystko było właściwie wyssane z palca i oparte na e, no, na jakiejś imaginacji, prawda? I, a, jednak, a jednak było źródłem niepokojów społecznych, jakichś konfliktów, również moralnych, dziennikarzy. To wszystko powinno być poddane jakiejś głębokiej refleksji. Myślę, że Obywatelska Komisja Etyki Mediów, oczywiście zakładając całą tutaj ograniczoność jej działania, że, że przyczyni się do tego, że, że będziemy trochę głębiej i trochę w sposób trochę bardziej moralny, etyczny właśnie patrzeć na, na sprawę mediów.